Siemanko ludziska, z tej strony Dominik Games Poland. Witamy się na już czwartym odcinku z podsumowań edycji drugiej leavesmc.pl. No i znajdujemy się na naszej głównej bazie na serwerze. No, tutaj właśnie z tą kaktusiarką, z tym domkiem, z tymi breederami i tak dalej. I zapewne tam zauważyliście coś. Dokładnie, już tutaj, jak można zauważyć, zamek zaczął się budować. Wczoraj na live'ie ta cała część powstała właśnie. Wygląda to już tak. No jest to wzorowane trochę tym singlowym, bo jest materiał, który tam został wykorzystany. Może jeszcze jakieś wstawki z tego? Jeszcze coś tu pokombinuję, żeby to inaczej wyglądało, żeby to więcej kolor, więcej różnorodności materiałowej było. Ale już bardziej to, jeszcze bardziej ewoluowałem. O, bo tutaj te murki wykorzystałem w ten sposób. To wygląda w ten sposób. Tutaj ten most chyba już na poprzednim odcinku był. No, i tak to wygląda. No, zamek jak zamek. Nie wiem, jak jeszcze ta góra będzie wyglądała. To na pewno. Taxpay. No, zapłacimy sobie od razu z góry za tą działeczkę. Ty, bo mi się, czekaj, Ender Chest, bo mi się fajerwerki pokończyły. Gunpowdera już w ogóle? O, Holender, to będę musiał pofarmić gunpowder. I w ogóle tak, to te totemy, o, tutaj. PS Home. Właśnie, zrobiłem nową farmę najazdów też. Powstała ona niedaleko tej starej farmy z działki z farmami. Bodajże w tamtą stronę, jak się poleci kawałek, to jest działka z tymi wielkimi farmami. Tam też nastąpiły wielkie zmiany. Tu farma oczywiście totemów, nowa. Bo się okazało, że zrobiłem farmę totemów za blisko po prostu grindera. Musiałem ją całą przestawiać. I właśnie pod mob grinderem też się dużo zmieniło. Tak, tutaj właśnie się zmieniło też, bo tu już nie ma tej trzciny, co tutaj rosła. Bo się okazało, że więcej można zarobić na melonach i dorobiłem więcej po prostu melonów. Po prostu rozbudowałem melony. W ogóle melony teraz są w tą stronę, a dyńki są w tą stronę. A to, co teraz tutaj było farmą totemów właśnie, to ja to przerobiłem, słuchajcie, na farmę żelaza. Czyli wiecie, trzy villagery i tak dalej. Ja sobie skoczę może po gunpowder. Chociaż jest tyle gunpowdera w sklepie, że chyba...
Coś mnie tu trójzębem rzucało, ale... No. Zaraz polecimy sobie do farmy golemów. No i co, no. Tam była farma totemów, to nic ciekawego. Ta farma totemów jest, jak się poleci, chyba... Czekajcie. Tak, w stronę, za te melony trzeba w tamtą stronę kawałek polecieć. I się doleci do farmy totemów tej nowej, co byliśmy poprzednio. Ja bym tak pofarmił może więcej zapasowych narzędzi, jakbym... Na następną edycję mam inny plan, kurde. Żeby jakby będę miał... Ta, już odkułem się w secie, widać. Tu mam jakieś te gunpowdery, dobra. Aha, bo tutaj nie ma gunpowdera. No, właśnie tam na dole jest farma żelaza. No, po prostu wiecie, tam gdzie była farma totemów na tej działce. O, właśnie to. Co? Właśnie to, ta stara farma totemów, co tu kiedyś była, została przerobiona na farmę golemów. Trochę w nią przyinwestowałem, dlatego też nie mam kasy. Chyba będę musiał noc zrobić. Bo się golem nie chce respić. Nie mów. Aha! A to tam się golem dziad zrespił. A, dobra. Czyli ta farma by działała. To jak widać, farma żelaza powstała. Właśnie na następnej edycji robimy farmę żelaza. Bo po prostu, kurde, kupowanie tego żelaza ze sklepu i wydawanie pieniędzy na to cały czas, to jest bez sensu. Tych melonów tu jest bardzo dużo właśnie. No. I na początku Skubarele żeśmy zbudowali tyle melonów, a ja potem stwierdziłem, że nie fajniej by było rozbudować te melony jeszcze tam o tą po prostu zająć ten teren, wywalić tą trzcinę stąd i zrobić więcej melonów. To naprawdę się opłaciło. No, tam się trochę tego żelaza nagromadziło, tylko tego golema trzeba by zarąbać, kurde. Chwileczka, ja sobie tutaj papiery zrobię. Mhm.
Tak, papier na fajerwerki, dokładnie. Bo jednak to muszę mieć w Enderchestie, nie? Do Enderchesta sobie to wszystko ładnie tutaj zapakujemy. Tutaj to do tego shulkera tu. A, bo to jest blok. Dobra, zabiliśmy tego golema, więc powinna ta farma ruszyć. Czy to nie trzeba? Nie! O kurde! Aha. No nie gadaj. Na szczęście, że tu są zombiaki, matko. Dobra, ja to potem naprawię, bo mamy tu zombie, więc właśnie w razie czego mam tu spawner zombiaków, więc tak, właśnie jedną z takich rzeczy, którą musiałem zrobić, by przerobić to w ogóle na farmę żelaza, to po pierwsze poszerzyć tą platformę o kilka bloków, bo nie chciałem, no. To poszerzyłem jeszcze, to będę poszerzał. Dowalę tu jeszcze więcej komór z osadnikami, tylko no, wiadomo, kasa. A poza tym, no. A wydałem sporo na tą farmę żelaza. Tak. Nie no, wiecie, gdybym to zrobił na przykład na spawnerach, to bym zapłacił dużo więcej za zbudowanie farmy żelaza. Bo oczywiście ten.
Bo oczywiście bym musiał wydać 500 koła za jeden spawner. Spawnery są takie drogie. Tam chyba za jeden spawner idzie 500 tysięcy. Tu też wolałem wydać na 3 jajka villagerów. A są za 50 koła. No, tylko znowu name taga będę musiał zmarnować na zombie. I taka to robota głupiego, nie wiem. Ty kurde, ten... Nie dość, że golem się tam zrespił, to jeszcze zabił tego zombiaka. No nie, no super. Na szczęście, że tam jest po prostu spawner zombiaków, więc awaryjnie można zawsze jakiegoś zombie z tego spawnera wyciągnąć i go przetransportować tam. Zaprowadzić w odpowiednie miejsce i go nazwać name tagiem, więc cholera, golem mi się tam zrespił. I to jeszcze w takim miejscu, że zabił tego zombie, no super. A na razie dzień zrobię. Ja tu fantomy nie biło, jak będę to zbierał. No i co, no. Ja wam dziękuję za bardzo za odcineczek. Słyszymy się za tydzień. I na live'ikach oczywiście. Z Leafsa i innych live'ach. Ja tu jeszcze pozbieram sobie te melony. Właśnie tą meloniarkę rozwinąłem też. Nie, ja tu muszę z tyłu jakąś ścieżkę taką chyba zrobić. Że te końcowe krzaki usuniemy. Ja to zamienię na ścieżkę po prostu, o. Żeby tu się dało zawrócić, o. Ja to zrobię tak, żeby dało się tu przejść. Dokąd jest jeszcze ta działka w ogóle? A, tu już się kończy działeczka, tak? Czyli tak. Wyrównać jeszcze z tej strony to możemy, o. Pomogę arbuziarka temu kaneczkowi zrobić K4 neczek. Tutaj to jeszcze by chyba... Aha, bo te wszystkie farmy się kończą tu. Ja sobie zrobię taką linię. Tu jest jeszcze, wchodzisz na działkę. Ta farma jest strasznie nierówna tych dyń. Aha, i... Może co? To poczekajcie, no, więc ja wam bardzo dziękuję serdecznie za odcinek. Widzimy się następnym za tydzień. Trzymajcie się, no i cześć.